Siemanko, powitać serdecznie. Szybkie takie update z naszego pięknego kraju. Co tam ogólnie się u mnie dzieje? Latam jak pies. Załatwiam swoje jakieś tam kurcze sprawy, które czekały za mną ponad rok czasu. Wszystko udało się ogarnąć, praktycznie mówiąc, ale latanie od rana do wieczora, uwierzcie mi, jest po prostu tragedia. Po 18 jedynie człowiek ma tak trochę czasu wolnego do siebie. Jest jeszcze jedna gruba sprawa, którą muszę załatwić. A ktoś mnie po prostu robi pod górkę. Natomiast będziemy się pierdolić. No, sprawa poszła do sądu. Nie będę się upierdalał z ludźmi, bo to nie ma sensu. Natomiast słuchajcie, kurczę. Chciałem wam powiedzieć taką jedną sprawę. Od tego roku, jak mnie tutaj nie było w domu, bardzo dużo rzeczy zrozumiałem. Miło, wiecie, jak to jest w związkach, nie? Ludzie się kłócą między sobą, czasami robią kurde głupie rzeczy. Nie mówię tutaj w sensie, wiesz, zdrad i takich rzeczy, bo czegoś takiego nie ma, o czymś takim nie ma mowy. Natomiast mam wielki szacunek do kobiet, które są same, ogarniają kurde domy, dzieci, lekcje, chodzą do pracy i to jest w ogóle obłęd. Ja bym sobie nie dał rady z czymś takim. Zrobiliśmy mały prezencik dla mojej kobitki. Takie oto, słuchajcie, autko. Peugeotik 307 CC 2004 rok. 98 tysięcy na budziku. Także fajne autko, słuchajcie, no wiesz, automat, bo automat, wiadomo, gdzieś tam może jakieś ryski są, no ale to nie jest nowy samochód. Natomiast tak czy tak, muszę powiedzieć, że bardzo fajnie, przyjemnie się nim jeździ. Dach oczywiście działa, nie będę teraz rozkładał, bo widzicie, że no kurczę, był myty. Natomiast wygląda tak na zdjęciu. Co do rozkładania dachu i składania, wszystko działa poprawnie, bez żadnych problemów. Samochód tutaj przez poprzedniego właściciela został akurat ostatnio doinwestowany w nowe oponki. Z przodu tarcze, z tyłu również tarcze i klocki. Pozostaje zrobić rozrząd. Wiadomo, jak to wygląda, jeśli chodzi o rozrząd, trzeba to robić. Kufer dla zainteresowanych jest dość duży i obszerny. Tutaj roleta, oczywiście ona musi być w przypadku składania dachu, bo inaczej nam się dach nie złoży. Tak, to sobie wszystko tutaj wygląda bardzo zdrowo. Od spodu jest samochód zdrowiutki, zakonserwowany. Także ktoś, kto nim jeździł wcześniej, nim dbał. Przez ostatnie 2 lata samochód przejechał 3000 km, także naprawdę niedużo. Skóry zostały odświeżone, jak i również przednie kopii całe z prawej strony tam. Tu trzeba uważać na peżociki, ponieważ jest tak, jeśli ta skóra się nagrzeje, będzie na słońcu, te szwy tutaj lubią pękać i w tym pękły. Natomiast to zostało zrobione, odświeżone, przemalowane, także całe auto praktycznie jest dobrze utrzymane w tej chwili. No wiadomo, no kurde, piasek i nie piasek, ale to tam spokojnie. Wiecie, jak to dzieci. Natomiast tak, no co by tu więcej mówić. Skrzynia oczywiście tu jest, 4-biegowa skrzynia. Jazda z możliwością przełączenia na sport, jak i również antypoślizg na śnieg. Można samemu sobie również zmieniać biegi. Skrzynia 4-biegowa, silnik 2.0, 140 koni. No nie jest to demon prędkości, tak wam powiem. Mógłbym mieć troszeczkę więcej, no ale tak to jest, jak zawsze człowiek jeździł autami, które zapierdalały, a tutaj mamy troszeczkę takiego bardziej krążowniczka, że tak powiem. Zajrzyjmy na szybko pod machę. Akurat muszę się spieszyć, żeby zaraz po małego do szkoły śmigać, ale pokażę wam jeszcze tutaj, jak to wygląda z od spodu bardziej chodzi mi tutaj silniczek, gdzie to mamy, tu jest. Tak to wygląda. Nie ma samochód gdzieś tam wycieków i takich innych rzeczy, bo dokładnie go przejrzeliśmy sobie.
Także no tak, no co, no pani kobieta będzie zadowolona tutaj, tak? No tak to wyglądało. Tak by sobie to wyglądało. Hop. Wiecie co? Spuszczę wam dach, pokażę wam jak wygląda bez dachu. O, magiczny przycisk. I jedziemy. Ups. Jebot. Teraz wyjdziemy wam pokażę z zewnątrz, jak on wygląda bez dachu. Dla zainteresowanych. Pyknął. Kiedyś mieliśmy Audi w cabrio, dach tam się pierdolił, ponieważ sensory, które ma Audi, nie pasowały. Sensory musiały mieć tutaj, sensor do sensora musiał tutaj dolegać, natomiast tutaj wszystko jest na elektrostykach, także jest to inaczej. No i tak on sobie wygląda bez daszku. Także jest ok. Dobra, zamykamy, spadamy. Nie ma co tutaj się za dużo bawić. Mówię tak na szybko, taki update'cik. Zamykamy daszek. Hop. To jest fajne, że tutaj jest twardy dach, także nawet jak jakiś gnój chciałby ci przejść, wiesz, z nożykiem i pociąć go, no to nie uda mu się ewentualnie co może porysać. Ops. Pyknie? Pyknął, dach mamy zamknięty, tak by to wyglądało. Także dobra, słuchajcie, ja spadam, muszę uciekać. Taka szybko 7-minutówka. Co mówicie? Prezent dla kobiety udany? Wydaje mi się, że jak najbardziej kobieta jest zadowolona, tak wam powiem. Także aut u nas w pizdziet do wyboru, do koloru. Wiem, że pisaliście tam, żebym kurde wziął i Hondę sobie przerejestrował. Jakoś tutaj na nasze blachy coś pokombinował z ubezpieczeniem, ale tak jak pisałem, mamy czym jeździć, także spokojnie. Co do tego auta, lusterkę ma składane po zamknięciu auta, także też taki dodatek, czujniki parkowania. No jest to wersja, jak to tam mówią, Platinum chyba, czyli no najbogatsza wersja, jeśli chodzi o ten samochodzik. Bogaczej nie ma. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszonka w kolejnym jakimś tam odcineczku. Hej!